Nigdy nie nazywaj narcyza narcyzem. Jest wiele powodów, dlaczego nie powinieneś nazywać narcyza po imieniu. Nie powinieneś nazywać narcyza narcyzem. Narcyz nigdy nie weźmie tego do siebie. Nigdy nie zaakceptuje tego, że jest narcyzem. Uniemożliwia mu to jego zaburzenie. Narcyz nawet ciebie nie słucha. Przekręci to i co najwyżej nazwie ciebie narcyzem, psychopatą, a może oskarży cię o inne choroby psychiczne czy zaburzenia osobowości. Może nazwie cię szalonym, dziecinnym. Może cię zwyzywa, zacznie ignorować. Będzie stosował gaslighting lub projekcję. Narcyz chowa urazy. Tak więc, jeśli nazwiesz go narcyzem, to na pewno tego nie zapomni, na pewno tego nie odpuści. Narcyz będzie ciągle poszukiwać zemsty. To może nie być dzisiaj ani jutro, to może być za 10 lat. Kiedyś, kiedy się tego nie spodziewasz. Jeśli będziesz musiał jeszcze polegać na narcyzie kiedykolwiek w przyszłości, to na pewno o tym nie zapomni. Narcyz będzie usiłował cię zranić za to, że go nazwałeś narcyzem. To, że mu powiesz, że jest narcyzem, jest bezsensowne, bezcelowe. To niczego nie dowodzi. Gdy już wiesz, że jest narcyzem, zachowaj to dla siebie. Nie potrzebujesz już wtedy wiedzieć nic więcej. Masz odpowiedź na wszystkie swoje pytania. Wtedy wiesz, że musisz się zdystansować, wycofać. Jeśli masz do czynienia z kimś toksycznym, to nie musisz takiej osobie niczego udowadniać, ponieważ takie osoby nigdy nie wezmą tego do siebie. Nie zaakceptują tego, co mówisz. Nie uświadomią sobie własnych błędów. Tak więc jedynie marnujesz wtedy swój czas. Tracisz nerwy, marnujesz swoją energię. Gdy wiesz, że masz do czynienia z narcyzem, to musisz się z takiej relacji ewakuować jak najszybciej. Ograniczasz lub zrywasz całkowicie kontakt w zależności od sytuacji. Stosujesz metodę szarej skały. A jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości czy pytania, to umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23@gmail.com. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.